Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Vampyr. I kontynuujemy. Chciałem powiedzieć rozpoczętą, ale no w sumie troszeczkę tak, troszkę rozpoczętą. Ale kontynuujemy nasze poszukiwania niejakiego Williama Bishopa, który... Przepraszam bardzo. Zgodnie z zeznaniami... Trochę. O. Toma Wattsa, czyli byłego przyjaciela Williama, powinien gdzieś tu być. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. To pasuje w sumie do tego, co powiedział Tom, że koleś był. No, już. Co najmniej lekko wstawiony. Kiedy się tu zjawił? Nie. Ja tu nie chcę nikogo oznaczać. Okay, ale tam coś chyba jest. Coś albo ktoś. Sprawdźmy to więc. Kamera, obróć się. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To the city. No z tym drugim to ci chyba trochę zejdzie, kolego. Okej, mamy trochę krwi. I jest trup. A tam więcej krwi. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Oj. Może notkę na końcu. Odzienie. This man was armed. He tried to defend himself. Jeśli ma jakiegoś gnata, to ja bym wziął. Może być lepszy od twojego aktualnego. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. To ten to jeszcze ma poharataną buźkę trochę, tak mi się wydaje. What's this? Some sort of note. Rozkazy dla stróżów Priven. No, zobaczmy, jakież to rozkazy dostali. Nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj. 30 października od G. McCollum, czy McCallum, do patroli z doków. Temat. Liczne zgony w regionie doków. Sądzimy, że jest w niej zamieszana jakaś paskudna pijawa. Znajdźcie ją i szybko się jej pozbądźcie. Ostrzeżenie. Według ostatnich doniesień to bardzo brutalny wampir. Podchodźcie do niego z wielką ostrożnością. Wiem, że brakuje nam tam ludzi, ale nie angażujcie się w poszukiwania żółtodziobów. Nie wróć, ale nie angażujcie w poszukiwania żółtodziobów. O ile się nie mylę, mamy do czynienia z szaleńcem, który zabija co noc. Jak zawsze, zacznijcie od opuszczonych miejsc, takich jak stare domy, piwnice, kanały czy magazyny. Zniszczcie pijawkę, bracia. Okay. These men, they're a company of professional vampire hunters. Ciekawe, ile faktycznie jest w tych ich działaniach profesjonalizmu. O Boże, nienawidzę kataru. Hashtag jebać katar. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. No, jeśli ta skrzynia była pełna i gościu wypił... No tyle, że zostały te cztery butelki. No to na pewno za kołnierz nie wlewa. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. No wiesz, to będzie akurat zajebiście proste. Nium. Ale patrz, jak to w ogóle fajnie wygląda. Siu. Niby teleportacja, a w sumie taki wygląda jakby taki skok cienia Zeda, nie? Jest łowca. Porny
Trochę na wszystko. Okej, tutaj nic nie ma. Tu mnie prowadzi gdzieś krew. It's locked, all right. Tak mi coś myśla. Szansa na atak. Okej, po cichutku. Stun! Pięknie! No, akurat samo dziawnięcie było trochę... W sensie mogłem najpierw sobie go dziawnąć pazurkami, a potem go ugryźć, ale... Detal. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. If the man says a bloodsucker's dug in, I'd find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? This is no place for a gentleman. Did you hear me? Tak, słyszałem. To nie miejsce dla dżentelmena. Dlatego podejdę ci teraz z drugiej strony. Dobra, jak tu się korzysta? Albo i cię nie podej. Au! No, brawo. O, autofagia? Ładnie. O, odłamek stopu aluminium. Miło. To co? Loftka. Czyli rozumiem śród, tak? Taki rysunek trochę śródu. Dobra, tędy nie przejdę. Czyli chyba tylko do tego typa było to przejście. It's locked, all right. Cała reszta pozamykana. Dobra, jak tu się strzela? Tak, karty wroga. Odporności. Niektórzy przeciwnicy są bardziej odporni na pewne rodzaje obrażeń. Istnieją cztery różne typy odporności. Fizyczne, atak w zwarciu, atak dystansowy. W zwarciu skrzyżowane miecze, dystansowy celownik, to było do przewidzenia. Oraz na specjalne moce, krew oraz cień. Kolor pomarańczowy wskazuje średnią odporność, kolor czerwony wskazuje wysoką odporność. No, chwilowo moje jedyne moce to jest autofagia oraz oraz dziabnięcie pazurkami. A pazurki są fizyczne, więc może mi się to na typa przydać. Siema. Gryziemy. Trochę healowania. Skok i dziabnięcie. Au! Jak mnie nabił na kołek! Teraz ja cię dziabnę moim kołkiem. Nam. Dawaj. Proszę bardzo, krew odnowiona i jeszcze... Prawie do fulla się wyleczyłem z tego ugryzienia. Na oko potrzebowałbym jeszcze jednego. Albo autofagi. Okej. Okay. Też może być. Dobra, kolejny jest tutaj. Dwóch kadetów. Cześć. I tyle widzieli jednego kadeta. Tyle widzieli drugiego kadeta. Siema. Oj, pyk! Sanko. I sanko. I ciachanko. Oj, to bardzo źle mogłoby się skończyć. O! Lubara! Czyli shotgun, jak rozumiem. Okej, ma
Hatcheta. Aha, dobra, tu jest broń. Okej, okay, zobaczmy. Ile? 45, ale 6 strzałów. 162. Okej, okay, ten jest ogólnie lepszy. Ma większe obrażenia. Ale tak w przeliczniku... A nie, w przeliczniku ma większe. Bo tu wtedy wychodzi jakoś tak 150. I to jest na 6 strzałów. A tu na jeden strzał ma już więcej. Ale mam chyba... tego mam... No... Mam chyba tylko dwie. Dobra. Jak to przeładować teraz? A okej, okay, już jest przeładowane. Spoko. Tu jako... A? Co się drzesz? Aj! Jeden strzał trochę zmarnowany. Okej, okay, czyli po walce się przeładowuje samo, czyli w trakcie walki pewnie też. Ciekaw sobie, czy mogę od razu tutaj wskoczyć z dołu i w ogóle nie walczyć z tamtymi na dole. Jeśli tak, to byłoby to dość ciekawe. Okej, okay, czy Szczury kryjówki? Szczury często kręcą się w pobliżu kryjówek. Okej, okay. O, jakiś typ. No Jezus! Jakie drzwi uda mi się w końcu otworzyć? Okej, okay, coraz więcej krwi. Egzekutor Priven Ogień. A, i tu jest kryjówka, spoko. Dobra, to jeszcze tego ziomeczka pozbędę. Raz. Pięknie. Coś zostawić po sobie? Nie do końca. No dobra. To tak, do kryjówki. Ale tylko po to, żeby ją sobie oznaczyć. O, trup. Okej. Okay. Nawet fajne rzeczy miał przy sobie. Stół warsztatowy, czyli klasyka. I nic więcej. Dobra. Mogę przejść, sobie coś ulepszyć. Ale szczerze, nie bardzo chcę ulepszać cokolwiek. Tutaj co? Na to mnie nawet nie stać. Tu? Tu mnie też nie stać. I tu też mnie nie stać. Okej, okay, na nic mnie nie stać, ale nawet jakbym nie było stać, to bym tego nie ulepszył. Wydaje mi się, że nie warto marnować na pierwsze te... Jakikolwiek RPG-u nie warto kupować broni, a tym bardziej nie warto tych pierwszych broni znajdowanych w tego typu grach ulepszać. Świeczkę ktoś już zapalił? Okej, okay, tam jest jakiś ziomek. Sean. Używana kosa. Broń dwuręczna. Załóż broń dwuręczną i wybierz Y, aby użyć jej umiejętności specjalnej. Czytaj, wciśnij, w moim przypadku wciśnij trójkąt. Na przykład kosa może zostać wykorzystana do odparowania ataku. Jednak jeśli zostanie użyta w odpowiednim momencie, jednocześnie ogłuszy przeciwnika. Okej, okay, czyli dobre na... Czy trzeba wyczuć sobie moment. Co ty nie powiesz? A po co do tego doszedłeś? Po ilości trupów, jakie tu są, czy... gdzie on jest? A tam! Dobra, dobra. Za chwilę go pewnie uratujemy, bo inaczej idiota da się po prostu wystać na śmierć. No tak, tak. To nie jest ten. Tu raczej nie ma, niestety,
To mnie trochę boli, że ja nie mogę tutaj mieć opcji. Wypróbuję sobie tę kosę. Ja nie mogę mieć tutaj opcji wyjść trochę. Dobra, gościu, skończ mu ssać. Hej. Dobra, dawaj. Nie udało się. Okej, to trochę zadziałało. Nie, to się nie udało kompletnie. No, to tym bardziej. Dobra, czekaj, bo nie mam staminy. Nie mam HP. O, to się udało perfekcyjnie. To już tak średnio. Dobra, autofagię proszę. Dobra, muszę uważać, jakie ataki wykonuję. No, dawaj. Okej, to tak... O Jezus Maria, jestem prawie na... Znaczy prawie, byłem dosłownie na reszce HP. Dawaj. Dobrze. Pięknie. Aj. Używana pałka. Drewniany kij wzmocniony metalową krawędzią przeznaczony do miażdżenia kości i czaszek. Okej, w przypadku broni jednoręcznej, no to jest ona lepsza od używanej maczety. Ale w przypadku broni dwuręcznej jest gorsza od tej kosy. Ale jak na razie wrócę sobie do pałki. Ale to nie tutaj, dobra. Czekaj, to tutaj muszę. Broń jednoręczna. A tutaj wróćmy do kołka. Okej, jest ten ziomek, którego... Ten ziomek ssał. No on ci już nie ssie, nie masz się o co martwić, spokojnie. Ja cię jeszcze ssać nie będę. Ani teraz, ani w przyszłości. Let me go. Dobra, chyba nic więcej nie ma. Pogadajmy. Słuchaj, ksiądz. William, I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. Jonathan, za tobą! Without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Wiesz, nie do końca o to chodziło, laska. Ale dzięki za ubezpieczenie pleców. Dosłownie i w przenośni. You've solved the mystery of these terrible murders. Oczywiście doktorek Swansea przyszedł na gotowe. I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Stary, nawet jakbyś ten tutaj nie sumy nie zrzucił, to by ta łódka nigdzie nie odpłynęła. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I almost tend to my fold. My flock needs me. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Co weźmiesz? Próbkę jego krwi? Jezus Maria! The Prophet! I swear to God, nie wiedziałem, że na serio będę musiał zebrać próbkę jego krwi. Taki na YOLO strzał to był, nie? A propos tego, że jesteśmy wampirami, nie?
Znaczy, że ja jestem takim, powiedzmy, wąpierzem normalnej klasy, on takim podwąpierzem, nie? Czy tam subwąpierzem. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ja pierdzielę. The Prophet. Malzahar to się przy mnie po prostu chowa. On wiedząc przepowiada, a ja nie przepowiedziałem nie wiedząc. No dobra. Miałem właśnie zadać to pytanie. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. A co, my wprowadziliśmy jakąś... Prowadziliśmy jakąś renomę w typu na przeszczep krwi, czy jak? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed transfuzji, Jezus, nie przeszczep. Returns to London a vampire. That word again from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Wiesz, Jonathan, nie przeskoczysz. Są rzeczy, których nie przeskoczysz. W tym przypadku jest to, że jesteś wampirem, no i inaczej się nazywać nie możesz. Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice. But yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Ty się tak nie zapędzaj, koleś. Z tą przyjaźnią to jeszcze zobaczymy. Okej, czyli on jest pewnie filarem tego szpitala Pembroke. Skoro sam wręcz powiedział, że jest zarządcą tego szpitala. Znowu ta muzyka. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned.
Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Okej, czyli nie teoria, tylko jesteśmy po prostu zaawansowani. It's not what we have. Powiedzmy. But what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Dobra, puść moją rękę w końcu, chłopie. Okej, ale dobrze myślałem. W sensie nie powiedziałem dokładnie. Nie do końca powiedziałem, co myślałem, że się zdarzy, ale... że zdarzyło. Ale w miarę zgadłem, że jesteśmy... że ja powiedziałem, że powiedzieliśmy jakąś innowacyjną teorię a propos transfuzji krwi. Co wcześniej nazwałem przeszczepem, a nie transfuzją. A jeszcze teraz się trzy tysiące expa i szósty on jest filarem, jak cholera, on jest filarem doków, tak, za duży level hipnozy jak na taką ilość expa. Okej. Siema. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass. Insulting a good Samaritan, not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Jakość krwi danego mieszkańca wskazuje na to, ile expa za nią dostaniesz. Im wyższa jakość, tym więcej expa otrzymasz. Hipnotyzuj. Aby napić się krwi ofiary, musisz ją najpierw zahipnotyzować i zabrać w ustronne miejsce. Twój poziom hipnotyzmu musi być co najmniej równy poziomowi odporności mieszkańca. Okej, ale widzę, że muszę go zahipnotyzować. Ale ja muszę go teraz wyssać? Czy mogę... O, jest! Dobra! Pokusa krwi. Wciśnij, w moim przypadku X, aby wyssać krew z kleja Coxa lub kółko, aby puścić go wolno. Jeśli postanowisz zabić go przez wyssanie, jego krew znacząco podniesie liczbę posiadanych przez ciebie punktów doświadczenia. Musisz się jednak liczyć z konsekwencjami tego czynu.
Poznaj mieszkańców i zbieraj wskazówki, aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Świetnie, ale ja nie zamierzam wysysać żadnego mieszkańca. Tak sobie postanowiłem, że w tej serii nikogo nie wyssę. Let's go! No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Dobra, to co teraz? Pogadamy z nim? Czy... Okej. Okay. What happened? Okej, okay, to jest chyba Dorothy Crane. Jeżeli jest cały Gwyneth, który się odzywał przed chwilą. Whoa, I feel giddy. No, stary, o mało nie zaliczyłeś wycieczki prosto do piekła. Okej, okay, sprężyny. Gwyneth, gdzie on jest? Okej, okay, tutaj jakieś małe fragmenty uchwytu. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Tak, tak, świetnie. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie mi potrzebne. Mam szczerą nadzieję, że nie. Bo naprawdę nie chciałbym żadnego NPC Okej, tutaj są jacyś ludzie, ale to są ludzie, którzy... To są ludzie, z którymi nic nie mogę zrobić. O, szklana fiolka, 4 sztuki znalezione. Świetnie. Dobra. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor, with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. A wiesz, mam kilka pytań. I would like to ask a few questions first. No raczej sklerozy nie masz, nie? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Dobra. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. No, przynajmniej tyle to mu zdążyliśmy wmówić, że doznał szoku. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. No, na szczęście ja nie jestem pielęgniarką, choć mam wrażenie, że jeśli ty jesteś sama i jesteś w jego typie, a on jest żonaty, to pewnie jakiś czas na was by znalazł. Thank you, Nurse Crane. O, pogadałem z babką i 25 ekspa za to dostałem. Bueno. Okej, okay. Co mamy tutaj? Szpital jest przepełniony. W związku z grypą szpital nie jest w stanie przyjąć nowych pacjentów. Szpital jest przepełniony, wracajcie do domów. Ciekawe. A to kto? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed.
I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Badania lekarskie. A sprawdźmy. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Okej, czy on jest chwilowo zdrowy? Okej, jest i rozumiem, że mogę z nim handlować. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Okej, co my tu mamy? Strzelba Miltona za 315 szylingów. 300 obrażeń na strzał. Naboje. Fragment zwyczajnego uchwytu. 32 szylingi za sztukę. Fragment zwyczajnego spustu. To tyle samo. Niewielki fragment zwyczajnego uchwytu. Ta sama cena. Pył glinowy. Odłamek stopu aluminium. Smar oraz śrubka. Po 9 szylingów za sztukę. Chyba za sztukę. Wykup kilka. Tak, za sztukę. Dobra. Wow. Nieźle. Dobra, widzę, że mogę też mu coś sprzedawać, jak będę chciał. Zobaczmy. 14. Okej, na razie poczekam. Może znajdę kogoś, kto da mi więcej. Ale jeszcze chodź tu. Pogadajmy. Good evening, Milton. Good evening, doctor. Still trying to save life. A i owszem. O kurde. Ale dobra, wiecie co? Nie, stop. Stop. Goodbye, nie, na razie lecimy prosto do naszego gabineciku. A... Okej, to mogę chyba z tą pogadać. Znowu z Dorothy Crane. Szybka przebieżka, czy nie ma... Okej... Nie wiem, chyba ten typ za tą gadał. Szybka przebieżka po zasoby. Jeśli jakieś tutaj są. The Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I could. Ej, czemu nie ma napisów? I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. Okej, czyli to jest Gwyneth. Czyli nie on, tylko ona. To jest kolejna... Nie wiedzieć czemu chciałem powiedzieć siostra przełożona. Ale to nie to. Po prostu kolejna pielęgniarka. Rana fiolka. Tutaj nic. Ciekawe, czy to się będzie uzupełniało co noc, powiedzmy. Bo jeśli tak, to mam tu nieskończone źródło zasobów. Buteleczka. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Damn. The pain. What? It's here again. No on to dostał chyba troszeczkę po twarzy. Okej, jakiś lekarz tutaj. Działaniu mieszkańca. Ale jakiego mieszkańca? A tu? Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. I wish I could be sick again.
to chodziło, czy? Teraz zgłupiałem teraz. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Okej, okay, dwie wskazówki do niego potrzebuję. Goodbye for now, Mr. Elwood. Time has lost its effect on him. Nie, może z tą pogadam? O, loading. Cudownie. To mi było potrzebne. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Coś mi się nie wydaje. Okej, okay, tutaj. Takie pomniejsze. I'll leave you, mistress of the dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. No, przyjrzyj się. No ale to o to chodziło, tak? Co jej odwalali przed chwilą? Że ona jakby nie wiem, go hipnotyzowała czy coś tam? Czy nie? Podsłuchaj. Aha, dobra, czyli po prostu bez sensu wyszłem na ten. Bez sensu dosłownie inna twarz wyszedłem i dlatego się pewnie przerwała cała scenka. No ale dobra, to później. Dobra, do gabinetu naszego. Będzie gdzie? O, to będzie chyba tu. Chyba tutaj? Tak, to Dr. Reed. Plakietka Jonathana. Dobra, sprawdźmy ten pokój. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping. Ale to by było dość ekscentryczne. I nie powiecie, że nie. Ale biorąc pod uwagę, kim on naprawdę jest, byłby to też jednocześnie zbyt ryzykowne. O, szklana fiolka, jeszcze więcej. The flower's dying. It needs water. Okej, a skąd ja ci tu wytrzasnę wodę? Chyba, że on tu gdzieś kram. Artykuł dotyczący ekonów. To rzadka sposobność, przywilej niemalże, zbliżyć się do wampira, obserwować jego najbardziej intrygujące cechy fizyczne i psychiczne naukowym, racjonalnym okiem. Oto zbiór ich najbardziej fascynujących zdolności, które wynotowałem przez ostatnią dekadę, prowadząc wywiady z paroma wampirami lub, jak sami siebie nazywają, ekonami. Nadnaturalna prędkość. Wampir potrafi zachowywać się i przemieszczać jak śmiertelnik, jednak wyćwiczone oko zauważy, że wyróżniają go wyostrzone zmysły, a reaguje znacznie szybciej niż my. Kilka razy zdarzyło mi się ujrzeć, jak zaniepokojony, przestraszony czy zmuszony do ucieczki wampir poruszał się tak szybko, że wydawało się, iż rozpłynął się w powietrzu, by pojawić się gdzieś indziej. Człowiek niemal nie widzi wampirzych ruchów, ale wykluczam teleportację czy dematerializację. To po prostu nadnaturalna prędkość. Pod tym względem owe stworzenia przypominają mi koty, które również biegają, robią uniki i skaczą dalej i szybciej od nas. Zauważyłem przy tym, że ten pęd ich męczy, a możliwości własnego organizmu ograniczają się. Mesmeryzm. Jedną z najpotężniejszych umiejętności wampira jest zmuszanie śmiertelników do posłuszeństwa. Nazwałem ją mesmeryzmem.
choć nie ma nic wspólnego z ludzką zdolnością wpływania na psychikę drugiego człowieka. Wampir potrafi nagiąć śmiertelnika do swojej woli. Jeden ze stworów, które przesłuchiwałem, powiedział mi nawet, że im bardziej ofiara się opiera, tym trwalsze zachodzą szkody. Tak jakby wampir dosłownie naruszał jej psychę. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś skrócenie, tylko synonim do psychiki z jakiegoś, nie wiem, z tego, z łaciny może? Ten sam wampir wyjaśnił mi, że ta umiejętność wymaga ćwiczeń i że rezultat w dużym stopniu zależy od śmiertelnika. Zaszczepienie fałszywego wspomnienia, usunięcie bolesnego, możliwości są nieskończone i przerażające. Świadomość krwi, być może najbardziej katastrofalna umiejętność wampirów, jako że leży u źródła wielu tragedii, ich i naszych. Wampiry łakną krwi, siłą woli powstrzymują się przed wypiciem każdej kropli, którą zobaczą. Potrzebują jej, by funkcjonować i w pełni korzystać ze swoich nadnaturalnych atrybutów. Wygłodzony wampir może być bardzo słaby. Nawet jeśli nie jest w stanie umrzeć z głodu czy pragnienia, ten głód, ta konieczność spożywania krwi wyjaśnia, dlaczego wampiry są przy niej tak pobudzone. O. Zdechu kontrolę mi się wyłączył. Pobudzone. Pewien wampir wyznał mi, że krew o szczególnie intensywnym, atrakcyjnym zapachu potrafi go nawet oślepić. Skupiony wampir nieomal widzi ją wokół siebie w ciepłych ciałach, przez ściany, na pozornie czystej broni itd. Co więcej, ten sam wampir twierdził, że potrafi zobaczyć, czy krew śmiertelnika jest czysta czy zakażona i że w niektórych przypadkach potrafi wyczuć choroby, zainfekowane ubrania albo przedmioty w pokoju. Jeśli to prawda, to umiejętność ta ma tyle zastosowań medycznych, że aż nie da się tego opisać. Okej, czyli jak rozumiem, Jonathan jest takim nowonarodzonym ekonem, tak? Przynajmniej mam taką nadzieję, że dobrze zrozumiałem całą tę notatkę. Ale dobra, ogarnijmy na koniec jeszcze tą krew. Okej, próbka krwi Williama Bishopa, świeża próbka krwi Bishopa w niewielkiej fiolce. Okej, zbadaliśmy i mamy łagodne serum regeneracyjne. Natychmiast przywraca 300 punktów zdrowia, a po upływie 15 sekund dodatkowe 150. Okej. Rozcieńczona krzepka krew. Czy ja chcę wiedzieć, skąd ja to zdobyłem? Chyba że z tego Bishopa. Wtedy miałoby to jakiś sens. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. No, to jest akurat prawda. Wow. Okej, okay. Wiadomość od doktora Swansea. Drogi Jonathanie, poprosiłem siostrę Crane, żeby przygotowała dla ciebie gabinet na pierwszym piętrze. Wybacz surowy wystrój, ale szpitalowi Pembroke daleko do pięciogwiazdkowego hotelu. Przykro mi, że sam musisz się w nim rozgościć, ale potrzebuję chwili snu, zanim wrócę do pracy. Wszak jestem jedynie śmiertelnikiem. Nakazałem personelowi, żeby pozwalał ci odpoczywać i nigdy nie wchodził do twojego pokoju. Pozwoli ci to sypiać w ciągu dnia i pracować w nocy, nie budząc niczyich podejrzeń. Obawiam się, że panuje tu nieporządek, ale przynajmniej będziesz mógł we własnym tempie prowadzić twoje eksperymenty. W gabinecie znajduje się otwierane okno, a pod nim rusztowanie. W ten sposób wejdziesz do szpitala i opuścisz jego mury, nie zwracając niczej uwagi. Wyobrażam sobie, jakie to wszystko musi być dla ciebie nowe i trudne. Uwierz mi, badam twój gatunek wystarczająco długo, by zrozumieć, z czym się obecnie mierzysz. Zapewniam, że zrobię co w mojej mocy, by ci pomóc przejść przez tę mękę. Nie jesteś sam. Oby nasza przyszła współpraca dała wspaniałe rezultaty. Witaj w Pembroke, mój szacowny kolego. Wkrótce porozmawiamy. Z poważaniem, Edgar Griffith Swansea. PS, zostawiłem ci kopię notatek z tego, co przez ostatnich kilka lat ustaliłem na temat ekonów. Przeczytaj je, jeśli potrzebujesz przewodnika,
tylko nie wykorzystuj ich przeciwko mnie. Okej, miałem taką rozkminę przez chwilę, czy może to właśnie Słońc nam to zostawił i jest teraz tego potwierdzenie. Okej, nic więcej tu nie ma. No to jeszcze się możemy przespać i wydać punkty doświadczenia. Zobaczmy. Zwiększ absorpcję, zwiększ wydajność. W jakim sensie zwiększ wydajność? Że mam pasek większy, czy jak? Bardzo nie wiem, jak to rozumieć. I co? Sprawność fizyczna. Okay, a tutaj? Bariera z krwi. Krzepliwość. Akurat za 600. Zatrzymasz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika, czyniąc go bezbronnym. Na 2 sekundy wstrzymać typa. No to może być niezłe. Okej, okay, bariera z krwi. Na 5 sekund albo na jedno uderzenie, też za 600. Czyli taki trochę Quen, jeśli chodzi o użycie. Wiedźmiński Quen. Ha. No dobra, niech będzie w sumie to. Wampirom, które lękają się obrażeń, dobrze znane są właściwości tężyzny. Ta umiejętność krwi, która chroni wampira przed bezpośrednimi obrażeniami, nie ma niestety wpływu na to, czy zostanie on schwytany przez wrogów. Możesz mnie skrzywdzić, ale najpierw musisz mnie złapać. Okej. Czyli 5 sekund trwa. 30 wznowienie, czyli chyba cooldown na 30 sekund, jak rozumiem. I jedno uderzenie pochłonie. A potem się rozpadnie. Dobra. Piąty level mamy. Potwierdzamy, ewoluujemy. A kolejnej nocy w grze. A w następnym odcinku. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst? Opanujesz, stary. Okej, póki co szpital jest zdrowy, to mnie cieszy. Sprawdź, kto przyszedł. No pewnie Dorothy. Jak znam, że... jak tak, dokładnie. Dobra, dobra, ale to w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia.